Dzień dobry, Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska i to jest moje słowo po niedzieli. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo dzisiaj jest dosyć duży wiatr na moim balkonie i w ogóle w Białymstoku wieje dość srogo. To oznacza, że będzie deszcz. Może będą jakieś burze, które są tutaj bardzo potrzebne, bo już jest bardzo sucho. Wczoraj jeździłam trochę po województwie podlaskim, jest w lasach bardzo, bardzo sucho. Niestety jestem teraz uziemiona na kilka dni w domu, bo byłam na słońcu i tak to niestety wygląda. Proszę Państwa, ale ja dzisiaj nie o tym, tylko o tym, co miało miejsce. Dzisiaj myślę, że wiele osób zszokowała informacja o jednym z sędzi, który wylądował, czy odnalazł się u swoich, można powiedzieć. Chyba można już powiedzieć, że odnalazł się u swoich na Białorusi, w Mińsku. Pierwotnie miałam nagrywać zupełnie o czym innym. Miałam powiedzieć o Zielonym Ładzie, o tym, co nam zafundowała do tej pory Unia Europejska, no ale może to odłożę na za tydzień, tym bardziej, że będzie bliżej protestu rolników kolejnego już, a dzisiaj słów kilka właśnie na temat tego, co się stało w polskim sądzie administracyjnym w Warszawie, bo sytuacja jest kompletnie nietuzinkowa. I oczywiście dużo rzeczy jeszcze dzisiaj nie wiemy, więc ciężko jest tutaj mówić, że coś miało miejsce albo coś na pewno nie miało miejsca. Na pewno wiemy, że pan sędzia Tomasz Schmidt, sędzia z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Warszawy, znalazł się na Białorusi w Mińsku. Tam wygłosił takie, powiedzmy, oświadczenie w pewnym sensie, zamieścił je też w mediach społecznościowych. No i to każe się zastanowić, w jakiej kondycji jest nasze państwo. Bo to nie jest tak, że to jakiś tam, prawda, Stasiek Pierdunow z Wysranków jedzie gdzieś, prawda, i tutaj mówi, że co mówi, tylko jest to sędzia, który wydawał orzeczenia w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, no i nagle taki człowiek mówi, że Białoruś to jest całkiem taki przyjazny kraj i nie podoba mu się polityka Polski prowadzona wobec Białorusi, co każe się zastanowić, czy ten pan, aby na pewno był obywatelem polskim, a przynajmniej czy od wielu lat nie działał w imieniu państwa Białoruś, a nie polskiego, wydając orzeczenia w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Powiem tak, ja w rozmowach prywatnych już od długiego czasu zwracam uwagę na to, że Polska naprawdę jest przeżarta. To nie jest tak, że to są pojedyncze przypadki. Nie, my po prostu o wielu, bardzo wielu przypadkach szpiegów czy szpiegostwa w Polsce nie wiemy. Ja nie przesądzam, czy sędzia był szpiegiem, czy nie. To nie o to chodzi. Ja mówię jakby ogólnie o tym, z czym mamy do czynienia i Polska naprawdę jest przeżarta szpiegami i z Rosji, i z Białorusi. Jest ku temu wiele powodów. Być może będzie jeszcze czas o tym kiedyś w niedalekiej przyszłości, żeby powiedzieć dużo więcej na ten temat. Bo tutaj szczególnie, jeżeli chodzi o mój region, region Podlaski, to naprawdę tutaj można powiedzieć, ja wiem, że tutaj jest szpieg na szpiegu i szpiegiem pogania, co każe bardzo poważnie zastanowić się nad stanem polskich służb i niezależnie od tego, jaki rząd w danym momencie rządził. Uważam, że w tej chwili to, co się stało, każe nam po prostu wszystkie służby wywalić z korzeniami, powołać kompletnie nowych ludzi, sprawdzić ich oczywiście, no tylko teraz pytanie, kto to będzie sprawdzał, bo jeżeli mamy sprawdzanie ludzi nowych powierzyć obecnej ekipie rządzącej, no to ja bym tego nie ryzykowała, bo to się skończy jeszcze czymś gorszym, a w najlepszym przypadku tym, z czym już cały czas mamy do czynienia. Proszę Państwa, sytuacja z, załóżmy teoretycznie, bo ja mówię, cały czas nie wiemy jak jest, ale załóżmy teoretycznie, że pan sędzia Tomasz Schmidt jest białoruskim szpiegiem, być może rosyjskim, nieważne, tak? Załóżmy na potrzeby tego felietonu wideo, że takim człowiekiem jest, że działał na rzecz innego państwa. Zresztą takie już komentarze się w sieci pojawiają, że w Polsce już był spalony, więc musiał uciekać do swoich. Ja tak jak mówię, nie przesądzam, mówię jakie są komentarze. Ale to każe się zastanowić, czy my na pewno jesteśmy bezpieczni. Czy tu, jeżeli faktycznie dojdzie do konfliktu zbrojnego, to Ruscy nie będą mieli tutaj łatwiej niż komukolwiek się wydaje. Bo my oczywiście mówimy sędzia, tam wcześniej jakiś tam, prawda, żołnierzyk, tam jeszcze coś. Natomiast ja zwrócę uwagę, że jeżeli faktycznie sędzia sądu administracyjnego działał na rzecz innego państwa,
Białorusi czy Rosji, nieważne, to my mamy bardzo, ale to bardzo poważny problem, ponieważ ten człowiek miał dostęp do bardzo wielu dokumentów. Jako sędzia sądu administracyjnego miał wgląd w różnego rodzaju decyzje administracyjne, w dokumenty, które jakby zwykły człowiek nie ma do nich dostępu. Oczywiście może zwrócić się, powiedzmy, o dostęp do informacji publicznych, no ale on miał również dostęp do informacji takich, które nie są udostępniane w ramach informacji publicznej. Nie mówię, że miał dostęp do dokumentów tajnych, ale dzięki temu miał bardzo dużo możliwości sprawdzenia, na przykład jakie są realizowane inwestycje, bo ja przypomnę, że sąd administracyjny głównie zajmuje się badaniem decyzji administracyjnych wydanych do tej pory przez różnego rodzaju urzędy, instytucje państwa polskiego, i do takiego sądu, jak trafia jakaś sprawa do rozpoznania, no to trafia ze wszystkimi dokumentami, z jakimiś mapami, obrysami, innymi historiami. To są bardzo potężne, czasami pękate tomy, akt różnego rodzaju przy decyzjach środowiskowych. Na przykład to są ogromne, ogromne sterty papierów różnego rodzaju, gdzie właśnie są jakby analizy przeprowadzane różnych zdarzeń ze środowiska naturalnego, ale to są decyzje, które są wydawane przy dużych inwestycjach, gdzie właśnie są podawane plany, na przykład materiały, z których coś tam jest robione i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście mogę to bardzo szeroko rozwijać, ale ja myślę, że to nie o to chodzi, żeby dzisiaj rozwijać to jakby właśnie w szczegółach tego rodzaju kwestie, tylko chodzi o to, żeby dzisiaj Państwo zdali sobie sprawę z tego, z czym my mamy do czynienia, bo ja powiem tak, sama osobiście znam w Białymstoku przedsiębiorców, o których tutaj się wie, że to szpiedzy, krótko mówiąc, że działają we współpracy, czy też współpracują, nie mówię, że działają tylko na rzecz innego państwa w Białorusi w tym przypadku, ale po prostu wiemy, że współpracują. Tak? Ja wiem i wiele innych osób wie. I to jest tajemnica taka poliszynela. Tutaj wszyscy wszystko wiedzą, jak to się mówi, no, ci, którzy mają wiedzieć, tak? Ale dziwnym trafem ludzie z okolic polityki, tak, traktują, wiedząc o tym, kto to jest, czy kim te osoby są, traktują tak, jakby to było normalny przedsiębiorca, w ogóle o co chodzi, normalną jakby wobec niego prowadzą taką politykę, znaczy politykę, no współpracują po prostu, tak, wiedząc o tym, kto to jest. I takich sytuacji ja myślę, że nie tylko tutaj na moim terenie, ale w całej Polsce jest bardzo dużo, bo myśmy się przyzwyczaili trochę do takich właśnie wyobrażeń o szpiegach, że to jest ktoś w kapeluszu, w ciemnym płaszczu, z kołnierzem postawionym, to jest szpieg, to jest agent. Takie wrażenie zrobiły oczywiście na nas różnego rodzaju filmy z dawnej epoki, z czasów wojennych, a tak naprawdę szpieg czy agent to nie jest właśnie człowiek w kapeluszu i w ciemnym płaszczu. To może być nauczyciel, to może być sędzia, to może być żołnierz, to może być jakiś instruktor sportowy. To może być również dziennikarz. I jeżeli, a też znam sytuację, że byli tutaj dziennikarze, ja nie wiem, czy są w tej chwili, ale na pewno tacy tutaj byli w moim terenie, na moim Podlasiu byli dziennikarze, którzy byli szpiegami i to też jest niebezpieczne, dlatego że dziennikarz również ma dostęp do informacji i do miejsc, do których nie ma dostępu zwykły człowiek. Nas bardzo często jako dziennikarzy zaprasza się, powiedzmy, do jakiegoś tam przedsiębiorstwa po to, żeby pokazać, jak co działa i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tutaj już wkopywać innych ludzi. Zaprosili akurat, ja myślę, takich wśród nich mnie również. Ja nie jestem szpiegiem, ale zaproszeni byli także inni, którzy mogli zobaczyć, jak działają pewne strategiczne obiekty w naszym kraju. I ja stawiam pytanie, co by było, gdyby właśnie wśród nas znalazł się taki szpieg, który miałby wszystko gotowe, bo tam można było robić zdjęcia, można było sobie zobaczyć, jak co działa, popytać obsługę tych strategicznych obiektów, więc dla szpiega to jest po prostu wymarzona sytuacja. Do takich miejsc, w których byłam ja, byli moi koledzy dziennikarze, nie zakładam, że któryś z nich był szpiegiem, broń Boże, ale szpieg nie powie, słuchajcie, to ja, tak, albo gdzieś ma tam na plecach
jakiś tam, czy na dłoni gdzieś, na ręce, jakiś drobny tatuaż, że jest szpiegiem. No nie, to tak nie działa, ale nie sądzę, żeby ci ludzie, z którymi ja byłam w tych obiektach strategicznych, żeby to byli jacyś tam szpiedzy czy agenci innych państw. No ale jakby właśnie to pokazuje, że myśmy mogli sobie wejść do miejsc, popytać, porobić zdjęcia i tak dalej. Pytanie jest właśnie takie, co by było, gdyby wśród nas był ktoś, kto działa na rzecz innego państwa. I ja już nie wnikam, czy to tam koniecznie Białoruś i Rosja, to może być jakiekolwiek inne państwo. Więc w tej chwili naprawdę to jest sytuacja bardzo poważna i ten przykład, który się objawił dzisiaj w mediach społecznościowych najpierw, później zostały wydane oświadczenia, tam między innymi rzecznik Sądu Administracyjnego z Warszawy wydała oświadczenie takie, że ten pan nie złożył wypowiedzenia, dalej jest pracownikiem sądu, jest dalej sędzią. Minister spraw zagranicznych, pan Sikorski, jest w szoku. Tymczasem takich sytuacji, ja myślę, może być więcej, dlatego że jakoś te służby nasze działają, lepiej, gorzej, ale działają. I to, co myśmy do tej pory mieli, te zatrzymania różnego rodzaju, to jest kropla w morzu. I my musimy być tego świadomi, że to jest naprawdę niewielki wycinek tego, co się dzieje w kraju. Ja powiem, że gdyby tutaj na przykład wojska rosyjskie na Podlasie weszły w przeciągu roku najbliższego, nawet w przeciągu 3 lat, to tutaj wchodzą jak w masło, bo mają wszystko rozpoznane. Naprawdę, ja teraz nie przeginam, mówię autentycznie jak jest, mają tu naprawdę wszystko rozpoznane. Jest masa ludzi, nawet usłużnych idiotów, którzy dostarczają takich informacji. Propagandę rosyjsko-białoruską od lat tutaj sufluje przede wszystkim Gazeta Wyborcza. Ja nie mówię, że to są szpiedzy, tak? Ale ja mówię o suflowaniu propagandy, więc szpiedzy mają łatwiej, gdzie do kogo się zgłaszać, czy też agenci jacyś, gdzie do kogo się zgłaszać, kto sprzyja, kto może mieć wiedzę pod różnym płaszczykiem. I naprawdę sytuacja wygląda źle, po prostu źle. My musimy w tej chwili w Polsce naprawdę podejść bardzo poważnie do działania polskich służb, bo wybory jedne czy drugie, umówmy się szczerze, ja nie mówię, że one były sfałszowane, ale uczciwe to one też nie były, tak? I służby też tutaj jakby nie zadziałały właściwie. Jeżeli mówimy o różnego rodzaju urzędach i to najwyższych urzędach w państwie, zresztą państwo jesteście inteligentni, nie muszę mówić jakby co się działo wcześniej, kiedy rządziła poprzednia ekipa i jakie były problemy, jak zajęto chociażby telewizję polską, Polską Agencję Prasową. No przecież, Boże drogi, tak? To było działanie służb. Nie mówię, że na działających na rzecz innego państwa, a kto wie, a może tak, ja tego nie wiem. W każdym razie, jeżeli my w Polsce nie będziemy mieli własnych służb dobrze działających, które ostrzegą, które faktycznie zinfiltrują środowiska poszczególne, to czeka nas katastrofa. I będziemy mieli za każdym razem, co każde wybory, będziemy mieli mieszanie się do naszych spraw i będziemy mieli próby wpływania na wyniki wyborów. Będziemy również mieli cały czas próby manipulacji w mediach. W mediach, które, ja nie mówię, że muszą działać na rzecz innego państwa, chociaż takie media w Polsce są, bo jeżeli mają niemiecki czy amerykański kapitał, no to dlaczego mają pracować dla Polski, tak? Więc to jest tego rodzaju sytuacja, ale chodzi o to, że jeżeli da się kogoś przekupić, kogoś zagadać, od kogoś wyciągnąć informacje, no to naprawdę jesteśmy, jak ja bym to powiedziała, w zielonym zadzie, tak? Żeby nie powiedzieć tego bardziej dobitnie. I trzeba coś z tym zrobić. Tu w przypadku tego sędziego, ja myślę, że w najbliższych dniach dowiemy się więcej zdecydowanie niż wiemy w tej chwili. Ja nagrywam to w tej chwili, można powiedzieć, w poniedziałek po południu, więc nie wiem, co będzie do momentu publikacji. Być może jeszcze jakieś informacje dodatkowe wypłyną, trzeba się temu przyglądać. No i przede wszystkim to jest zadanie już w tej chwili dla polskich służb, jakiekolwiek by one nie były, żeby zinfiltrować środowisko, w którym ten sędzia się obracał. I to wszystkie środowiska, można powiedzieć nie tylko jedno, ale w ogóle różnego rodzaju środowiska, kontakty jego sprawdzić, z kim on rozmawiał, o czym. Powinno być już dawno przeszukane jego mieszkanie, być może było, czy tam, gdzie on mieszkał, jego bliscy, jeżeli zostali tutaj na miejscu, bo takie sytuacje nie dzieją się codziennie i nie tego rodzaju osoby, czy nie tego, powiedzmy, nie tej rangi osoby,
powinny uciekać na Białoruś. Ja to wszystko rozumiem, że my możemy się spierać o różne tam kwestie polityczne, jakieś praworządności i tak dalej, ale musimy przede wszystkim pamiętać, że mieszkamy w Polsce i polska racja stanu powinna być dla nas najwyższym priorytetem, jeżeli chodzi o wykonywanie wszelkich zadań. W tej chwili słyszę już głosy od dłuższego czasu, że prawda, trzeba się integrować z Unią Europejską, bo trzeba się tam z Europą porozumieć, trzeba współpracować bardziej i tak dalej. No to jest właśnie to, co robi propaganda rosyjska od bardzo długiego czasu. Sam Parlament Europejski, Unia Europejska jest przeżarta po prostu na wylot przez ruską agenturę. I stamtąd właśnie sufluje się nam takie kwiatki. No właśnie my, ja nie mówię, żeby się nie integrować, my z Unią Europejską powinniśmy współpracować, ale broń Boże nie dopuszczać do żadnej integracji czy federalizacji Europy, bo właśnie na przykład wtedy stracimy możliwość chociażby instalowania naszych polskich służb do sprawdzania tego, co jest nam potrzebne, bo zaraz znajdzie się ktoś inny, bo to jest to, co w tej chwili nam się proponuje, czyli ten taki kroczek właśnie do federalizacji Europy, trzeba to sobie powiedzieć, to jest tylko pierwszy dopiero kroczek, zanim będą kolejne, tak, więc pojawią się za jakiś czas pewnie wspólne służby, no ma być przecież wspólna ochrona granic, wspólna polityka międzynarodowa i z tego względu właśnie my powinniśmy tym bardziej dmuchać na zimne i pod żadnym pozorem nie wchodzić w jakieś takie chore kwestie i absolutnie nie słuchać tych polityków, którzy mówią, że potrzeba jeszcze więcej integracji. Nie, właśnie nie, dokładnie odwrotnie. Proszę Państwa, mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, naprawdę będę mogła powiedzieć, bo w tej chwili tak mówię trochę enigmatycznie, ale będę mogła więcej powiedzieć, bo w tej chwili nie chcę jakby na fali takiej jakiejś gorącej atmosfery mówić czegoś więcej, czym mogę ja sobie zaszkodzić, bo to nie chodzi o to, że ja się boję tego mówić, tylko trzeba po prostu się zastanowić, w jaki sposób podać te informacje, o których ja wiem. I nie tylko ja, żeby była sprawa jasna, tak, dotyczące właśnie agentury rosyjskiej, białoruskiej, a to, co się stało, to, co widzieliśmy no, tam wcześniej z Emilem Czeczko, ja myślę, że to po prostu głupek był, bo on na tym nie skorzystał, myślę, że tam na krótką chwilę może miał chwilę radości, no ale tutaj w przypadku sędziego, który może się okazać agentem białoruskim czy rosyjskim, no to już są poważne sprawy. Tak samo jak wcześniej mieliśmy poważne sprawy, kiedy zatrzymani zostali inni, to było więc 2-3 lata temu, kiedy zostali zatrzymani właśnie działający na rzecz Federacji Rosyjskiej inni agenci i ci ludzie odpowiadają za szpiegostwo. To też przypomnę, bo to był jeden taki tam właśnie koleś, który zajmował się rekonstrukcjami, to właśnie treningami, sportem generalnie, no i był pasjonatem historii, więc ludzie kompletnie jakby no pokazujący, że mają jakieś swoje pasje, jakieś zainteresowania, a przez to mogli bywać w różnych miejscach, znać na przykład sprawności fizyczne naszych obywateli, tych, którzy powiedzmy mogliby w razie konfliktu trafić do armii, pełnić jakieś tam znaczące funkcje i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę tego wątku rozwijać, bo myślę, że Państwo jesteście na tyle inteligentni, żeby umieć przewidzieć jakby w jaki sposób można i do czego można wykorzystywać pozyskiwane właśnie informacje w taki sposób. Tak jak powiedziałam, w niedalekiej przyszłości postaram się przekazać więcej informacji na temat działalności agentury rosyjskiej, białoruskiej tutaj, chociaż nie tylko, bo to jest. I tak jak powiedziałam, Polska, a Podlasie to już jest absolutnie, ale i Polska, jesteśmy przeżarci, po prostu przeżarci agenturą rosyjską. I musimy mieć tego świadomość i albo w tej chwili poważnie, jako państwo, jako obywatele zabierzemy się za porządki i zmusimy, bo to nie ma innej możliwości, tylko trzeba po prostu zmusić rządzących do tego, żeby nasze polskie służby do korzeni
i zbudować w to miejsce służby, które będą pełnić swoje funkcje. Ja mówiłam na początku wojny na Ukrainie, że to był porządek do tego, żeby zrobić porządek z ruską agenturą i naprawdę wtedy był do tego idealny czas. Wcześniej jeszcze był idealny czas, kiedy zaczęła się wojna hybrydowa Białorusi i Rosji prowadzona przeciwko Polsce, związana z przerzucaniem nielegalnych migrantów, no ale właśnie odezwali się częściowo agenci, a częściowo pudła rezonansowe, właśnie agentury rosyjskiej i białoruskiej, przez co oczywiście to całe wycie, mordercy i w ogóle, szkoda nawet gadać, to wszystko powstrzymało. To był błąd, bo wtedy właśnie to był ten czas, żeby jeszcze bardziej docisnąć śrubę i wyplenić po prostu z polskiej przestrzeni publicznej wszelką agenturę, która działała na niekorzyść państwa polskiego. No bo dlaczego miała działać na korzyść, skoro chcieli nam zrobić krzywdę, tak, wojną hybrydową i zresztą nadal chcą. Z takich ciekawostek na koniec powiem, że na granicy polsko-białoruskiej w tej chwili oprócz rzucania kamieniami, tam drągami, jakimiś kostką brukową, no to ostatnio popularne jest bardzo, że tam nielegalni migranci załatwiają się po prostu do słoików i później tymi słoikami rzucają w naszych strażników granicznych, w żołnierzy. Możecie sobie wyobrazić, jaka to jest przyjemność. Lecą też odłamki szkła, bo to się bije. Także tak to wygląda, więc ci ludzie tam przecież pod granicą na Białorusi nie pojawili się, bo nie mieli co innego do roboty, tylko zostali tam przewiezieni. Tak to wygląda, więc jeżeli ktoś mi mówi, że na granicy polsko-białoruskiej jest w tej chwili spokojnie, jest gorzej niż było, tylko że już zniknęli właśnie tam TVN-y, wyborcze, inne aktywisty. I w tej chwili takich informacji nie podają. Jak podają, to oczywiście rzewne historyjki, jak to prawda kobiety w ciąży, dzieci albo Bóg wie tam kto jeszcze jest biedny i poszkodowany, tak? I Straż Graniczna jeszcze nie pomaga. Tymczasem Straż Graniczna jest codziennie właśnie traktowana w taki sposób, w jaki powiedziałam. I takie działania też umożliwiają właśnie ludzie, którzy działają na rzecz innych państw. To jest agentura rosyjska, białoruska, innego państwa i my musimy zrobić z tym porządek. Był na to czas, szkoda, że niewykorzystany, ale jeżeli w tej chwili tego porządku nie zrobimy, to będzie jeszcze gorzej i byt i niepodległość państwa polskiego jest w poważnym zagrożeniu. A ja bym nie chciała, żeby państwo polskie kolejny raz było zarządzane, czy też może nie istniało, albo zarządzane właśnie przez jakieś obce mocarstwa, bo w tej chwili część polityków działa na rzecz obcych mocarstw, a przynajmniej tak się zachowuje, jakby tak było. I z tym trzeba zrobić porządek. To było moje słowo po niedzieli. Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska, portal Dzień Dobry Białystok. Dziękuję Państwu za uwagę.